Wałbrzyskie Wróbelki, czyli rozśpiewana grupa dzieci pod opieką Małgorzaty Wiłkomirskiej, chór Millennium i grające Brzdące zagrały koncert świąteczny w multimedialnej filii bibliotecznej Biblioteki pod Atlantami na Wałbrzyskim Podzamczu. Koncert jak zawsze był prowadzony przez dyrygenta Józefa Wiłkomirskiego. Publiczności zaprezentowano kolędy z Polski i zagranicy. Pierwszy z zespołów pod kierownictwem Małgorzaty Wiłkomirskiej składa się z dzieci w wieku od 3 do 9 lat, które uczęszczają na muzyczne zajęcia organizowane w filii biblioteki pod Atlantami na Podzamczu. Grające Brzdące natomiast to wychowankowie przedszkola integracyjnego numer 17. Świąteczny koncert poprzedzony był wieloma próbami, które odbywały się przez cały rok.